Dumni rodzice, gratuluję. Chcę podziękować Julii w sposób wyjątkowy. Julia jest takim przykładem, wzorem do naśladowania. Ma swój fanklub w szkole numer 4. Bardzo duży, bardzo mocny. I to jest bardzo ważne, że przy zachowaniu tej skromności, koleżeńskości i przy takim dobrym, wzorcowym, powiedziałbym, podejściu do rówieśników i do życia otaczającego nas, jest takim wzorem do naśladowania. I tu się powtórzę. Życzyłbym Ci, Julka, abyś kiedyś, kobiecie nie powinno mówić się lat, ale życzyłbym, abyś za lat X, kiedy osiągniesz światowej klasy sukces, mogła powiedzieć, że swoje pierwsze kroki stawiałaś w ostrowieckim browarze kultury. Ku uciesze wszystkich mieszkańców Ostrowca, naszego regionu, bo ten obiekt jest dedykowany takim osobom jak Ty. Ten obiekt jest dedykowany Twoim rówieśnicom, rówieśnikom, którzy pod okiem świetnych pedagogów, pod okiem pasjonatów szkolą Was, wkładają olbrzymią pracę, dużo serca, żebyście mogły się świetnie zaprezentować, bo ten talent trzeba szlifować, trzeba go doskonalić, trzeba o niego dbać, trzeba go rozwijać i do tego jest potrzebna rzesza ludzi. Dziękuję rodzicom za wsparcie. Tato związany z nami poprzez jedną z naszych spółek komunalnych, natomiast myślę, że mama dużo serca teraz wkłada w tą karierę. Życzę Tobie samych sukcesów na przyszłość. Życzę, żebyś była nadal taka skromna jak dzisiaj, żebyś była taka optymistyczna, uśmiechnięta i żeby to, co te życzenia, które wiele osób Ci składa na Facebooku i na żywo i w rzeczywistości i Ci gratulacje dla rodziców, którzy też od znajomych i od bliskich, żeby się spełniły i żebyś naprawdę za jakiś czas mogła stanąć na scenach w Ostrowieckim Browarze Kultury i dać przykład dla kolejnych pokoleń, że warto jednak odejść przed telewizora, że warto odejść przed komputera, że warto poświęcić chwilę czasu na tą pasję, bo pasja pod okiem właściwych fachowców to tylko sukces. Tych sukcesów Ci życzę, a żeby nie były to tylko piękne słowa, to poproszę swoje asystentki, pani inspektorki. Julka, jak Cię mogę poprosić? O, to jest nagroda, drodzy Państwo, dla utalentowanej, zdolnej reprezentantki, ambasadorki młodego pokolenia Ostrowca Świętokrzyskiego. Julia, wszystkiego najlepszego, gratuluję i jeszcze raz dziękuję bardzo. Spożytkuj na siebie, proszę bardzo. Rodzicom gratuluję. Dziękuję, pięknie, naprawdę. Gratuluję. I życzymy siostrze, żeby taki sposób. To dla siostry. Julia, proszę. Drodzy Państwo, to są miłe chwile, kiedy możemy utożsamiać się z sukcesami naszych mieszkańców, z sukcesami Ostrowca, bo miło jest słyszeć w świecie, w ogólnopolskich programach o Ostrowcu w pozytywnych słowach. Więc jeszcze raz za te pozytywne słowa, za te piękne chwile, za to przeżycie dziękuję, gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim za to, jak że mi gratulują i jestem bardzo wdzięczna naprawdę i nie wiem po prostu co powiedzieć. Dziękuję. Chciałam całego serca podziękować miastu, panu prezydentowi, wszystkim nauczycielom, koleżankom, kolegom, którzy rzeczywiście odebrali ten występ bardzo dobrze. Bo to generalnie o to chodziło, żeby się jak najlepiej zaprezentować, tak jak na każdym festiwalu. Nie chodzi tutaj o wygraną, tylko chodzi po prostu o podnoszenie poziomu i żeby się jak najlepiej zaprezentować. Także naprawdę dziękujemy wszystkim pedagogom, całemu miastu. Odcinki są emitowane co sobotę, teraz nadal są przesłuchania w ciemno. A co do tego odcinka z moim udziałem, to jeszcze dokładnie nie wiemy, kiedy on będzie, ale no za około miesiąc. Śpiewam tak naprawdę od urodzenia, ale wszystko się zaczęło właśnie w przedszkolu. Pani z przedszkola właśnie to odkryła wszystko. I najpierw chodziłam do wiolinek. Do pani Jagody Dadi. Później do pana Ryszarda Góry. Teraz należy tutaj do Miejskiego Centrum Kultury. Do Pandory. Do Pandory. Pod kierunkiem pani Ewy Goworowskiej i uczę się śpiewu także w Warszawie u pani Ani Stokalskiej i u pana Piotra Markowskiego. Do wzięcia udziału namówiła mnie właśnie pani Ania, bo ja tak nie byłam pewna, zawsze chciałam wziąć udział, ale nie byłam pewna, czy się dostanę, czy... No i od tego się zaczęło i pani mi po prostu namówiła i teraz jestem za to wdzięczna. There's a boy I know,
into my eyes, takes me to the cold bath. Oh, I lost control, can't seem to get enough. When I wake from dreaming, tell me, is it really love? How will I know? Trust your feelings. How will I know? How will I know? How will I know? How will I know if he really loves me? I say a prayer with every heartbeat. I fall in love whenever we meet. I'm asking you what you know about these things. How will I know if he's thinking of me? I try to phone, but I'm too shy, can't speak. Falling in love, it's so bittersweet. This love is strong, right though.